Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś w kolejnym odcinku naszego cyklu Sekrety Wielkiego Pędzla opowiemy o reekonomizacji percepcji. O cóż tu chodzi? Otóż chodzi o to, że wyobraźcie sobie Państwo, że chcecie zrobić sernik. Takie ciasto. Idziecie do sklepu i w sklepie są różne rzeczy. Jest ocet, jest musztarda, jest kiełbaska, jest mąka, jaja, ser żółty, ser biały i różne takie rzeczy, które są w sklepie. I z tego wszystkiego Państwo wybieracie tylko to, co jest Wam potrzebne do zrobienia sernika, a resztę odrzucacie. I podobnie jest z widzeniem. Wtedy, kiedy odbieramy wrażenia wzrokowe, my wybieramy z tego, co dociera do naszego umysłu, tylko to, co jest nam w naszej w tej chwili właśnie potrzebne. Na tym polega widzenie. Nie na fotografowaniu, ale na eksploracji pola widzenia. No to wyobraźcie sobie Państwo, że idziecie po trawniku. Czy widzicie każde źdźbło trawy? Nie. Widzimy zieloną płaszczyznę, bo nie jest nam potrzebne widzenie każdego źdźbła. Ale jeżeli będziemy chcieli się skoncentrować, bo tam akurat biedronka usiadła na liściu roślin zwanej babką i chcemy to zaobserwować, to wtedy skoncentrujemy się na tym właśnie szczególe, który tak na co dzień jest dla nas zupełnie nieistotny. No ale co jest istotne wobec tego? I nad tym problemem zastanawiał się Picasso. Na czym polega bykowatość byka, zapytał. I z byka odrzucił wszystko to, co jego zdaniem było w byku niebycze, po to, żeby zostawić samą kwintesencję byka. I tu macie Państwo ilustrację, która pokazuje, na czym polega według Picassa bykowatość byka. W poprzednim cyklu Dlaczego Einstein był łysy? Mówiliśmy m.in. o modelu Helmholtza. O tym, że według tego modelu to my jesteśmy twórcami naszego widzenia. Wybieramy z pola widzenia to, co w naszej chwili jest interesujące. Dodajemy do tego nasze przyzwyczajenia, skutki wychowania, kulturę i w ogóle dużo różnych rzeczy dodajemy. I dodajemy jeszcze własną bajkę, którą sami tworzymy. I o tym będzie kolejny odcinek tego cyklu. Jak to działa? Oczywiście teraz tego nie omówimy, bo jest to temat bardzo obszerny, ale spójrzcie Państwo na tę linię. Co widzimy? Widzimy psa. A jest to tylko jedna linia, ale linia narysowana ręką mistrza, Pabla Picassa. Na tym polega mistrzostwo, że za pomocą jednego drobnego elementu jest w stanie spowodować, że nasz umysł będzie tworzył obraz tego, co on zaprogramował. A spójrzmy tu. Co to jest? Widzicie Państwo panoramę nocną miasta, tymczasem są to śruby. Tu widzicie, jak duży jest wpływ kultury na nasze widzenie. Ale to widzenie zależy od indywidualnych cech obserwatora. Każdy widzi inaczej. I tu macie Państwo ilustrację, jak różne osoby mogą widzieć to samo w różny sposób i w jaki sposób można widzieć kota w zależności od tego, jaki przyjmiemy sposób wyrażania się w sztuce. Osoby religijne dostrzegą w plamie na szybie obraz Matki Bożej. A osoby mniej religijne, ale chcące widzieć baranka w kawałku kalafiora, dostrzegą w tych barankach zrobionych przez koło gospodyń wiejskich w Szczepańcowej, serdecznie Panie pozdrawiam niniejszym, dostrzegą tu baranki, których tam wcale nie ma. Podobnie na tej ilustracji dostrzeżemy usta, których wcale tu nie ma, bo jest to zwykły listek. I wracając do tematyki dzisiejszego odcinka, to artysta tworzy bodziec. Im prostszy, tym lepiej, tym bardziej genialny jest ten artysta. I ten prosty bodziec powoduje to, że w naszym umyśle tworzy się bajka, która wykorzystuje ten bodziec i nakazuje nam widzieć coś, czego tak naprawdę nie ma. Ten obraz powstaje w naszym umyśle. A na czym polega generowanie tej bajki? Jak powstaje ten obraz? O tym będzie kolejny odcinek, na który serdecznie zapraszam.
Do widzenia Państwu. Aha, 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 aha.